sami sobie zbierajcie na emeryturę, no to tak w innych krajach też tak jest, że to 20-30% góra. W ogóle by nie odkładało. Wiernością rządu. Ale góra, właśnie góra tyle ludzi odkładało na tę emeryturę i w związku z tym pozostali by zostali z niczym. I dlatego na całym świecie, we wszystkich krajach jest obowiązek odkładania na emeryturę w zorganizowanym systemie. I bez tego nie da rady. Bez tego nie da rady. Na ZUS jesteśmy skazani, tak czy inaczej? Ja mam jeszcze jedno takie... Właściwie we wszystkich krajach coś w rodzaju ZUS-u istnieje i odkładamy te pieniądze. I właściwie we wszystkich krajach jest ten system repartycyjny. Właśnie taki, że my płacimy składki, a nasi rodzice i dziadkowie dostają emerytury. I okazało się, że nie tak dawno, znaczy nie tak dawno, już kilka, 20-30 lat temu, że niestety zmiany demograficzne, coraz więcej starszych ludzi, coraz mniej młodych, pokazują, że ten system jest niewydolny. System repartycyjny jest nie do utrzymania. Ale nie system repartycyjny jako taki, tylko system, w którym z góry wiadomo, jaką dostaniemy emeryturę.